Witam na kanale Novato, sprawdzone, polecone. Diament Mitsubishi, czerwony, jednostka naścienna, topowa, o wyrazistej barwie. Ale dzisiaj chciałem przedstawić pewne pomiary, jakie zrobiłem, jeżeli chodzi o modulację w trybie grzania. Ta jednostka będzie grzała, będzie całą zimę chodziła na grzaniu. Ma do ogrzania 40 metrów około otwartej przestrzeni, salon i jadalnia. I chciałem sprawdzić, jak się zachowuje, jak nisko zejdzie z modulacją. Po włączeniu jej, czyli od startu, kiedy była wyłączona, po włączeniu jej ta jednostka wchodzi dosyć szybko na obroty, takie około 400-450 W poboru. Moc pobiera taką. Zważywszy, że to jest 3,2 kW mocy cieplnej, mocy grzewczej, to wchodzi nie tak wysoko wcale. Ale to tylko kiedy startuje pierwszy raz, czyli kiedy była wyłączona, kiedy coś tam ustawiamy i kiedy startuje pierwszy raz, to ona tak się zachowuje, że wchodzi dosyć wysoko, no bo ma za zadanie osiągnąć zadaną temperaturę. Jej logika jest ustawiona tak, że idzie o 1 stopień powyżej tej temperatury, jaką zadaliśmy. I osiąga to właśnie poprzez taką pracę. Ale kiedy to już osiągnie, lub kiedy zmienimy temperaturę na nastawie, tutaj chciałem pokazać, że jest 7 stopni, korzystając też z tej aplikacji, tej samej, która jest dla klimatyzatorów, jest dla pompy ciepła, tylko przy pompie ciepła jest czujnik temperatury na zewnątrz i mogę sprawdzić, jaka jest rzeczywista temperatura na zewnątrz. 7 stopni jest, chociaż tutaj w aplikacji dla klimatyzatora pokazuje 8, dlatego że to z jakiegoś serwisu pogodowego jest. No tak, ale kiedy osiągnie tą temperaturę zadaną lub kiedy my zmienimy tą temperaturę zadaną, zmniejszymy, no to ona nam zaczyna schodzić w dół, w dół, w dół, w dół, aż wejdzie w stan standby, czyli oczekiwania ze zużyciem około 13 W, bardzo małym zużyciem, i 3,2 kW mocy grzewczej. I co? I czeka, zmienia się warunki, ona już chodziła, czyli nie jest wyłączona całkowicie, ale jest w oczekiwaniu. I zaczyna pracować już z mniejszą mocą. I ja zobaczyłem to na przestrzeni kilku ostatnich dni, że kiedybym tam nie spojrzał w podgląd tego gniazdka inteligentnego, gdzie jest pokazane zużycie, no to ona zużywa około 200-250 W. To jest takie typowy pobór mocy. Proszę zerknąć na ten wykres wydajności tej pompy ciepła w grzaniu, że ona ma przy 20 stopniach wewnątrz i minus 15 na zewnątrz ma jeszcze połowę swojej mocy, więc to naprawdę jest poważna pompa ciepła powietrze-powietrze. Mam doświadczenie z Chińczykami, z Cooper & Hunter, taką firmą. Przetestowałem je, na kanale moim są tam te porównania i raczej nie schodził tak nisko, nie modulował tak nisko z mocą. No, pewnie jest to związane nie tylko z jakością, ale też z doborem pewnych materiałów, chociażby tutaj jest elektroniczny zawór, a nie kapilara. Mam nadzieję, że pomogę komuś w decyzji, żeby wybrać Mitsubishi jako tą jednostkę, która nie tylko wygląda, ale i grzeje, wyśmienicie grzeje. Dziękuję, pozdrawiam, sprawdzone, polecone, Novato.